Panie Michale, kolejne zawodowe zwycięstwo. Spodziewał się pan takiego pojedynku, czy może trochę trudniejszego oporu od strony swojego przeciwnika? No, spodziewałem się, że tak to właśnie będzie wyglądało. Tak będzie próbował atakować, ja ustawiałem się na kontę, dużo lewą ręką boksować, no i to wychodziło. Ja chcę pokazać starego Alberta, który potrafi zwyciężać, którego cieszy boks i który pokaże, że jeszcze może w Polsce dużo osiągnąć, no bo jak wiadomo, teraz jest duża moda na pojedynki polsko-polskie. Waga ciężka naprawdę ma dużo świetnych pięściarzy i myślę, że warto było się z nimi skonfrontować. Na razie oczywiście jest jutrzejsza gala, jest Włodek Letr. Nie byłbym zawodowcem, gdybym myślał już o kolejnych walkach. Skupiam się na nim, nie ma co go lekceważyć, on nie ma nic do stracenia. Na pewno wyjdzie szukając szansy zwycięstwa. Oczywiście będę chciał jak najszybciej go zniwelować, to pokazać mu, że jednak Albert Sosnowski jest ciągle mocnym, mocno bijącym zawodnikiem. Ta walka potwierdziła to, że my się żegnamy. Nie, my się żegnamy. Pojebany świat, co? Łzy mi do oczu przychodzą. Żegnamy się, to nie. A gwarantuję mu, że o własnych siłach z ringu nie zejdzie. No, Dawid Kostecki to jest absolutnie, deklasuje go w każdej rundzie. Miesiąc po tym, jak wyjdzie z więzienia, Andrzej Fonfara też myślę, że to ciężki knockout byłby. Także Paweł tu trochę przesadził. I wygrywając z nami, to jest taki pseudo-bokser, którego za te głupie gaski ukaże 26 kwietnia w ringu. Masz teraz swoje 5 minut troszeczkę przy okazji walki ze mną. Wcześniej nikt o tobie nawet nie wspominał, no w żadnym wywiadzie nie udzieliłeś żadnego wywiadu. Nacisz się tym, nacisz się tym, bo 26 to się skończy. Dzisiaj walczy nasz dobry kolega Maciej Myszkin, więc jesteśmy tutaj, żeby głośno krzyczeć i kibicować jemu.
ja stawiam jednak na Głażewskiego w tym pojedynku. Chyba ma więcej atutów czysto bokserskich, ale nie wykluczone, że ten pojedynek rozegra się w głowach zawodników, bo tu jest trochę złej krwi takiej naturalnej. To raczej nie jest tylko i wyłącznie na pokaz, a więc to nie zawsze wpływa dobrze na zawodnika, który jakby tym emocjom ulegnie. Myślę tu szczególnie o Głażewskim, bo wydaje mi się, że Myszkin świadomie go prowokuje, licząc na to właśnie, że będzie taki, a nie inny efekt. To też ciekawa walka do obejrzenia, więc ja tu na papierze mam moim zdaniem Głażewski. A widziałeś, jak wygląda Głażewski? Powiedzcie mi, widzieliście, jak wygląda Głażewski? Głażewski, wszystko widać. Boks zawodowy polega na wyniszczaniu się, na mocnych ciosach, na bliskości nokautu, a nie na jakimś drapaniu, co on 10 lat temu to samo robił i 20 lat temu i będzie robił to za 5 lat i nic z tym nie wygra. Także no jak uważacie wy, decydujcie, sędziowie zdecydowali inaczej. Mam nadzieję, mówię, że Bukmacher to widział i oddał mi moje 2000. Walka jest 10-rundowa, a więc kondycja odegra tutaj dużą rolę, bo coś mi się nie wydaje, żeby był w stanie znokautować Olivera McColla. On już ma swoje lata, ale pamiętajmy, nigdy nie był znokautowany, nie leżał na deskach, nigdy nie był rozcięty, ma genialną obronę i ciężką prawą rękę wciąż. Także jeżeli jakakolwiek taktyka na walkę z McCollem, to duża intensywność, dużo ciosów i punktowanie. Natomiast przy tej kubaturze, tak bym to określił, mięśniowej Rekowskiego, no jak nie strzeli jakimś solidnym sierpem, czy to na korpus, czy też na górę, to może mieć problem pewien punktowy. No ale dlatego ta walka jest ciekawa. Chociaż jak się patrzy na rocznik urodzenia McColla, to wydaje się, że no, nie przesadzajmy, ileż można walczyć z emerytami, ale są tacy emeryci, których naprawdę ciężko pokonać, a do nich należy Oliver McColl. Czuję, że nie będzie ze mnie zawodnika, ale pozwólcie mi o tym marzyć, że może kiedyś, nie wiem, w okolicach 50 pojawi się nowy jakiś zawodnik, muszę sobie jakiś dobry przydomek wymyślić i może da radę. No. Dzisiaj 49-letni McColl, więc... No ja wiem, no więc mam szansę, no powiedzmy, no, że ja powiedzmy za 2 lata, prawda, no to właśnie... Do McColla, bo on teraz już regularnie naszych tutaj... Atomowy byk, podoba mi się w ogóle ten, powiedzmy, przydomek, ja muszę sobie znaleźć tylko jakiś przydomek, no. Atomowy Szymon. No to coś takiego, no nie wiem.